Jak się będzie pana zdaniem mobilizować, interesować się nową prawicą, jak ich organizować, co robić, żeby, broń Boże, taki wizerunek partii bojówkarskiej nie przebił się do mediów? No, bojówki w partii są rzeczą normalną, prawda, które osłaniają działalność partyjną. Chodzi tylko o to, żeby one działały w ramach prawa i to jest bardzo trudne, dlatego właśnie się boimy, bo boimy się, że jak coś takiego dojdzie, prawda, to się rozpędzą chłopaki, prawda, i kogoś tam stłuką i będzie, no właśnie, będzie afera straszna. A propos bojówek, czy nie przydałoby się w Polsce, nie dałoby się w Polsce, by rozgromili, pokazali siłę prawicy, żeby rozgromili tą lewicową chałastrę? No właśnie, mnie zdumiało stanowisko Młodzieży Wszechpolskiej. To było moje wielkie rozczarowanie na poprzednim marszu, dlatego że na poprzednim marszu było nas te, nie wiem, tam 60-70 tysięcy ludzi, może trochę mniej, może trochę więcej. Nie, w tysiącach, moim zdaniem nie, było gdzieś tak 60-70 tysięcy w ubiegłym roku. I myśmy mieli trasę marszu wyznaczoną. I to, że tam się rozsiedli jacyś, prawda, tacy kolorowi, prawda, z dymkami i przeszkadzali. I policja go osłaniała, no to trzeba po prostu iść naprzód, nie, policja nam zrobi drogę, prawda. Mamy trasę ustaloną i my idziemy i policja ma obowiązek nam tę drogę oczyścić. Natomiast policja, no, idąc po linii najmniejszego oporu, poprosiła Młodzież Wszechpolską i ONR, że poszły inną drogą. No, ja nie byłem w tym komitecie, ja się na tym nie znam, prawda? Więc ja nie miałem tu wiele do powiedzenia. Ale ja cały czas, ja bym z całą pewnością wydał rozkaz pójścia na ustaloną trasę. Czy w takiej sytuacji właśnie bojówka powinna rozgonić takie cioty typu Kalisz, im podobne i innej proweniencji? To znaczy, jeżeli by stali na trasie marszu ustalonej, no to oczywiście trzeba ich zgonić z drogi. No, my idziemy i trudno. No, tak jak było na Tiananmen, prawda? Czołgi jadą i jak ktoś chce się ustawić na drodze, no to wolnym kraju, prawda? Panie Januszu, jeszcze kwestie polityczne, polityczno-historyczne. Pan wielokrotnie mówił o tym, że Piłsudski był agentem wywiadu i to nie tylko wywiadu austriackiego czy niemieckiego, ale na przykład japońskiego. Czy mógłby pan naszym widzom... O tym, że był japońskiego? Czy mógłby pan naszym widzom... O tym, że był japoński. Jakieś faktyczne dowody przytoczyć albo wskazać to źródła? To, że był japońskiego, to w ogóle nie ma najmniejszych wątpliwości, prawda? To jest od dawna znane. To, że był agentem wywiadu austriackiego. Jego oficerem prowadzącym był kapitan Rybak, który nawiasem mówiąc żył tylko dlatego, że otwarcie powiedział, że ma dobrze złożone dowody na to, prawda? I jak mu coś zrobią, to wyjdą na jaw, więc dożył dni. No to został zamordowany. Co do niemieckie jest mniej znane fakty. Ja zaraz Państwu coś pokażę, bo się na to nie przygotowałem, to powiem chwilkę poczekać, w momencie. Proszę Państwa, jak zwykle Pan Janusz na zadane pytanie w każdej chwili jest gotowy odpowiedzieć. No cóż, rzecz to dosyć powszechna, że jeśli trzeba, to można. A jak No i jesteśmy po krótkiej reklamie z powrotem. Panie Januszu, proszę. Tu jest, proszę Państwa, książka bardzo bogata, udokumentowana. Sama grubość o tym świadczy, prawda? Bliżej kamery. Pana profesora Ryszarda Świętka, Lodowa ściana. Podajmy jeszcze raz autora. Jeszcze raz autora, panie Januszu. Profesor Ryszard Świętek, to jest profesor z Gdańska. Ryszard Świętek. I po prostu się tak wyraża zdumienie.
że nikt nie chce publikować tych danych poza nim, prawda? Że dane są, spoczywają w archiwach, każdy może do nich dojść, w archiwach niemieckich w tej chwili są już otwarte, prawda? Są dowody, nie ma żadnych wątpliwości, że Piłsudski był nie tylko agentem austro-węgierskim, co o tym wszyscy wiedzieli, o tym, że był agentem japońskim, o tym wszyscy wiedzieli. Jego słynne powiedzenie na pytanie, czy brać pieniądze od obcych wywiadów, oświadczył brać, ale nie kwitować. Prawda? To jest jego słynne powiedzenie. Natomiast to, że był agentem niemieckim, jest znacznie mniej znane. I tutaj jest dokumentacja bardzo dokładna w tej książce. I ludzie tak samo niechętnie to przyjmują do wiadomości, jak w Związku Sowieckim i szanowni wiadomości, że Lenin był agentem, który został przywieziony, prawda, do Rosji w zaplombowanym wagonie. W wagonie, tak jak Churchill mówił, jak zarazki dżumy do obcego kraju, prawda? Niemcy go wzięli i przewieźli do Rosji jako zarazki dżumy przez Finlandię. Przejechał. Także dali mu dużo pieniędzy, jak nawiasem mówiąc, eserowcy, socjalrewolucjoniści zamordowali hrabiego Mirbacha, to Lenin przecież w pokorze stał przed ambasadą niemiecką, przepraszał, prawda, straszliwie za to, bo to jego, prawda, chlebodawcem zamordowano. Także tak samo jak Rosjanie wierzą w świętość Lenina, tak, nie wierzą, że był agentem. Tak samo Polacy nie wierzą, że Piłsudski był agentem, ale niestety był. I powiem, tego nie ma żadnych wątpliwości. No tak, oprócz tego, że pan udzielił odpowiedzi na to nurtujące naszych widzów pytanie, jeszcze jedna kwestia. Czy per capita możemy mówić o tym, że Piłsudski jednak został patriotem, czy został konfidentem? Znaczy, konfidentem on nie był. On współpracował z wywiadem, on nie był konfidentem. On był na równych prawach, w pewnym sensie sposób nie brał pieniądze, prawda, na równych prawach, no ale coś tam dawał w zamian za to, te pieniądze, prawda. Na przykład Austriaku płacił, PPS, Frakcja Rewolucyjna, zbierała informacje wojskowe Rosji, sprzedawała te informacje Austriakom, prawda, i pieniądze na utrzymanie swoich struktur partyjnych. Mm-hmm. Jak w całości oceniamy? Natomiast sytuacja z Niemcami jest inna. Niemcy uwięzili go, są bardzo luksusowych warunkach w tym Magdeburgu, przy on miał własny pawilon kilkupokojowy, prawda, bardzo dobrze tam siedział. I jednocześnie tajne komórki, zwłaszcza masonerii, bo masoneria była wtedy głównie niemiecka, robiły mu, masonerii wojskowej również, robiły takie podziemną, taką przetrzymaną propagandę Piłsudskiem. Wiązę spokojnie się bezpiecznie, był szykowany przez wywiad niemiecki na tego szefa Polski, który później. No i słusznie potem jest taka. Hitler słusznie mówił, że gdyby Piłsudski, to nie byłoby wojny w 1939 roku. Miał absolutną rację, bo ze swoim agentem nie robi wojen. To trzeba powiedzieć. Ja to takie zdjęcie biega, przecież tam w internecie podaję, zobaczą na moim portalu, nie, na nowyekran.pl. 3 dni temu, czy 4, jest recenzja z książki pana Chojnackiego. Chojnickiego, przepraszam bardzo, przepraszam nazwisko, o tajemnicach Piłsudskiego i tam jest takie te słynne zdjęcie Hitlera u symbolicznej trumny Piłsudskiego, który przyszedł do ambasady, gdzie stała ta symboliczna trumna i cała czołówka niemiecka siedziała przy trumnie Piłsudskiego, prawda, siedziała tam swoje 3 minuty czy ileś, prawda, czy godzinę, nie wiem, ile tam się wtedy siedziało. Także on był bardzo ceniony, ale to był niemiecki współpracownik. I teraz tak jest tylko naprawdę jedno do końca w Polsce został niemieckim pracownikiem. Natomiast jest pytanie jedno. Nie, no, bo Polska miała pewne wspólne interesy z Niemcami, prawda? Każdy ma jakieś wspólne interesy. Natomiast jest jedno pytanie. Czy przypadkiem Piłsudski nie uderzył na Rosję? Nie uderzył na Rosję jako agent niemiecki. Proszę zwrócić uwagę, że władze w Związku Sowieckim, jeszcze też nie był Związek Sowiecki, tylko Republika Federalna Sowiecka, był agent niemiecki. I w Polską rządził agent niemiecki. I teraz jest pytanie, ci dwaj wrogowie Niemiec, prawda, tłukli się między sobą, a niemiecki sztab zacierał ręce, bo wtedy Mazury
Mazury, Warmia, prawda, były bezpieczne, bo te państwa się tłukły między sobą. Także to jest pytanie, czy Piłsudski to robił, że powiem, z własnego, to był jego własny pomysł na napadu na Rosję, czy na komendę niemiecką, czy działał jako agent niemiecki. Na to w tej książce nie ma. Nie ma, nawet nie jest stawiane takie pytanie w tej książce. Natomiast ja stawiam takie pytanie. Bo ten napad na Związek Radziecki jest w ogóle zmieniający. Proszę zwrócić uwagę, że Piłsudski odmawiał ataku na Sowiety. Tam, kiedy Denikin, Wrangel, prawda, Kołczak byli, groziło, że wygrają, to Piłsudski odmawiał ataku na Sowietów, bo on był socjalistą. Tam byli socjaliści, czy oni razem spali na jednych wyrach w Szwajcarii, prawda, czy gdzieś tam w Londynie, gdzieś tam, to byli bracia, prawda, i on uważał, zresztą tak się wtedy wydawało, to trudno go za to winić. Kto mógł przewidzieć, co wyrośnie z tego Związku Sowieckiego, prawda? Otóż on uważał, że Związek Sowiecki jest mniej groźny dla Polski niż reżim białych. Dlatego, że przypominam, że Związek Sowiecki ogłosił samostanowienie narodów, a biali otwarcie mówili, że wcale nie chcą dać Polsce niepodległości. W związku z tym Piłsudski, jeśli nie chciał obalać Sowietów, to nie chciał opierać białych, to on to działał, to nie jako agent niemiecki, tylko jako postpatriota. Natomiast jest pytanie, dlaczego w końcu uderzył? Prawda? Dlaczego w końcu uderzył na ten Związek Sowiecki? No, to jest dziwne pytanie. Moim zdaniem to zrobił po prostu, taką dostał sugestię z niemieckiego sztabu generalnego. To było absurdalne. Zwróćcie uwagę na coś takiego. Najbardziej na wschód wysuniętym placówką niemiecką było Olecko. Dzisiaj Olecko wtedy się nazywało tam inaczej, na Mazurach. I jak był plebiscyt na Mazurach, to w Olecku na Polskę padło 20 głosów. Tylko. Mimo, że prawie połowa ludności to była Polska. Dlaczego? Bo o 20 kilometrów od granicy stały wojska sowieckie. I gdyby Olecko się zgłosiło, że to jest część Polski, no to wojska sowieckie by zajęły Mazury. Tak? Więc jest to pytanie, czy ta wojna nie była z nim po to, żeby no tak, żeby Polacy, żeby Ślązacy czy tam Mazurzy nie głosowali za Polską. Bo głosując za Polską, mogliby się zagłosować za tym, że są w Związku Sowieckim. Nie? Także to też trzeba spytać, czy nie po to była wywołana ta wojna, bo ona dziwnym trafem zaczęła się wtedy, dokładnie wtedy, kiedy był plebiscyt. To jest mężczyzna, się o tym nie mówi. Ludzie w szkołach, jak się o tym uczy się o plebiscycie, uczy się o wojnie polsko-bolszewickiej, nikt nie łączy sobie tych dwóch faktów. Prawda? Że przecież nie dlatego Piłsudski zrobił wojnę, żeby że Piłsudski otwarcie mówił, zwróć uwagę, że jego w ogóle Wielkopolska nie interesuje. Jeżeli nam alianci dadzą Wielkopolskę, to dobrze, ale jego to nie interesuje. On był królewiak, on był Litwin, jego interesowała, no, ta część Polski, na którą dzisiaj głosuje PiS. Tak, która dzisiaj głosuje na PiS. A ta część Polski, która głosuje dzisiaj na PO, nie interesowała. Panie Januszu, telewizja polska ostatnio wyemitowała w wiadomościach informacje, jakoby, no nie jakoby, tylko jak to miało miejsce, faktycznie w jednym z osiedli, zdaje się, że duńskich, nie zgodzono się na postawienie choinki, jakoby postawienie było zbyt drogie, a prawda jest taka, że było to osiedle muzułmańskie. Jak pan sądzi, czy emisja tego materiału w naszej telewizji była swego rodzaju przestrogą jednak, że przed czym trzeba się chronić? Nie, to jest po prostu ciekawostka, dobrze, że to podali. To jest ciekawe, że muzułmanie w zasadzie tutaj chrześcijan tolerują, wolą chrześcijan od Żydów, prawda? Natomiast absolutnie, ateistów to wyryszną, jak nie ci durnie z Brukseli, z reguły ateiści, oni się przekonają na własnej skórze, jak zobaczą, kogo oni się ściągnęli do Europy. Ale wyryszną ich na 100%. Natomiast w tym miasteczku, tam Kelleforce, coś takiego w Danii, tam była większość muzułmańska i tam oczywiście chrześcijan tolerowała, jak na święto Fitr, to jest najmniejsze święto muzułmańskie, dali tam parę tysięcy koron z zyskawskim miasta, a jak już jeszcze dać na choinkę, to już nie. No, dodajmy, że to święto muzułmańskie było kilkukrotnie droższe od wystawienia tej choinki. Tak. No to trudno, większość ma swoje prawa, prawda? Większość musi mieć większe święto. Za każdym razem, kiedy słyszę o demokracji czy o większości, przypomina mi się rysunek
Nie pamiętam, czy to nie był przypadkiem Gacparskiego, gdzie dwa wilki stoją nad trzęsącym się zającem i mówią: no cóż, demokratycznie wybraliśmy, że cię zeżremy. Tak, no więc to jest stare powiedzenie jeszcze Benjamina Franklina, które mówi, że demokracja to jest wtedy, kiedy dwa wilki głosują za tym, co zjeść na obiad, a liberalizm jest wtedy, kiedy uzbrojona w kolta owca odmawia uznania w wyniku demokratycznego głosowania. Otóż kolt jest niesłychanie ważny tutaj, bo pozwala uniknąć, tak jak liberum veto, prawda, pozwalało uniknąć nieszczęść głosowania większości, ale tak samo jest i to. I rzeczywiście, no, trudno wymagać od muzułmanina, żeby głosował i się dawał pieniądze swoje, prawda, na rzecz, no, a jak głupi chrześcijanie są dawać swoje pieniądze, a jak głupi chrześcijanie są dawać na święto muzułmańskie, to niech dają, prawda, oczywiście. Także to nie jest wielka sprawa, ale to pokazuje na dwie rzeczy, że muzułmanie są już tu i po drugie, jakie są uroki demokracji. Chcieliście demokracji? Będziecie mieli demokrację. Panie Macie, Jezu, tak bardzo często w naszych audycjach, praktycznie w każdej audycji pada pytanie, czy pan przyjedzie do Radomia, do Łodzi, do Katowic, do Pszczyny i tak dalej. Ja bym chciał osobny adres. Żebyśmy nie mówili o tym, czy pan gdzieś przyjedzie, czy nie przyjedzie, tylko może, czy mógłby pan zasugerować jakieś rozwiązanie stałe, jeśli jest organizacja w danym terenie, która zbierze odpowiednią grupę zainteresowanych i chce pana zaprosić. Jak to robić? Znaczy, sytuacja jest taka, że wiele ludzi ma kontakt, no choćby tutaj ze mną, prawda, a nie ma kontaktu z lokalną komórką, tym bardziej, że w wielu miastach nie ma komórek Kongresu Nowej Prawicy. Przecież Kongres Nowej Prawicy nawet nie w każdym powiecie ma swoją cenę. Tak zupełnie a propos, to jest chyba sygnał do prezesów regionów, którzy powinni właśnie w tych terenach organizować spotkania. No powinni tak, ale więc ja zrobię to w ten sposób, musimy w ogóle już kończyć, przepraszam bardzo, bo tam już tam nie czekają. Już się koronacje minęły. Natomiast mam taką propozycję. Ja zrobię adres internetowy. Na tym adresie internetowym każdy będzie mógł się zgłosić, że chce zorganizować spotkanie. Spotkanie. No, tam będzie musiał jakąś tam, nie wiem, czymś tam kaucję płacić, czy coś tam, 50 zł, czy ileś, prawda, bo to nie będziemy tracili czasu na rozmowę, jak już nie ma nawet 5 dych, prawda, bo to nie, mu szkoda. Proszę wybaczyć, ale jednak jakieś minimalne zaangażowanie finansowe jest potrzebne. I w tym momencie będziemy kierowali do właściwej komórki i mówili, jak to zorganizować, albo niech to sama zorganizuje. To już jest duży błąd, że takiego adresu nie ma. Czyli generalnie uruchomimy system taki, żeby można było to organizować i to tyle w najbliższym czasie. Ja chyba zrobimy osobną kieszeń, że tak powiem, na tym. Ustalimy na to, stronie. Panie Januszu, ustalimy, bo pytania się powtarzają. Jutro na moim blogu będzie to podane, dzisiaj wieczorem na moim blogu chyba też to zrobimy, dobra? Dziękuję bardzo. Proponuję to przemyśleć, panie Januszu. A pan jest niepoprawnym demokratą, pan wychodzi z założenia, że program to demokracja i tutaj będzie głosowanie. Ja jednak muszę pana przetrzymać chwilę i zadać panu ostatnie pytanie. A tu nie ma głosowania, to jest rządy prawa i minęło 3 kwadranse i już. Ja co tego programu nigdy tak nie nazwałem, panie Januszu. Okej, jednak zadam to pytanie. Proszę dokładnie posłuchać. Nasi parlamentarzyści w swojej wspaniałomyślnej biegunce, panie Januszu, tak? Bardzo proszę. Nasi wspaniałomyślni parlamentarzyści w swojej nieustępującej biegunce wpadli na pomysł, żeby wprowadzić nowy przepis do kodeksu ruchu drogowego, mówiący o tym, że jeżeli pieszy zbliży się do przejścia dla pieszych, co jakoby miałoby sugerować chęć przejścia przez niego, należy się zatrzymać, bo ma on tam bezwzględne pierwszeństwo. Czy pana zdaniem to nie sparaliżuje i tak już zakorkowanych miast? No miałem w tym wystąpić właśnie dzisiaj w TVN-ie, ale mnie w ostatniej chwili odwołano właśnie na ten temat. A szkoda, no to jest, bo tam był potrzebny głos rozsądku. To jest w ogóle jakiś absurd totalny. Oczywiście to jest wojna wielu kierowców. Przypominam, że głównym wrogiem
dzisiejszego reżimu jest biały mężczyzna w średnim wieku, czyli ten, który zarabia pieniądze, ten, który utrzymuje całe państwo, ten, który prowadzi samochody. No, to jest ten facet między 25 a 50 lat, czy 40 lat. To jest ten facet. Jemu się odbiera pieniądze, gnębi się na wszystkie strony. Te pieniądze daje się kobietom, prawda? Każdy może decydować o jego losie, jakieś kobiety, prawda? Dzieci niepełnosprawni, inwalidzi, młodzież, starcy. Wszyscy mają prawa, byle nie ten facet, ten najważniejszy facet, czyli ten biały mężczyzna w wieku średnim, który no, jest żywicielem całego narodu, bo to on, to biali ludzie w wieku 25-60 lat wytwarzają 90% dochodu narodowego. Albo 95%. To, co pan teraz powiedział, dało mi do myślenia. Pan, można by z tego wyciągnąć wniosek, że władza, która teraz rządzi w Polsce, jest takim rakiem złośliwym, rakiem, który pożera ten organizm, który go karmi. Tak, to jest świadomie i celowo, tak samo jak lewica dawniej uruchomiła robotników przeciwko tym kapitalistom ohydnym, którzy tam, prawda, są wiadomo, są źli, tak teraz się uruchamia przeciwko tym białym mężczyznom w średnim wieku, uruchamia całą taką otoczkę tych kolorowych, tych wszystkich tam homozie, tak naprawdę nie tego, ale tych gejów, prawda, tam te lesbijki, feministki, młodzieżówki, rencistów, emerytów, prawda, wszystkich naokoło tego, ich jest większość oczywiście, prawda, mężczyzn jest w ogóle tylko połowa, a tych wieku średnim jest tam 2/3, koło tej połowy, czyli raptem tam 2/6, tak, czy 1/3. I ta 1/3 jest przez tę większość gnębiona. To jest tak jak mówił Nietzsche, prawda, że ci słabi biorą tych nogi za nogi i trzymają, żeby nigdzie nie wzleciały. I dlatego te wszystkie państwa teraz pełzają. Czyli państwa europejskie się nie rozwijają, bo wszędzie te bagno trzyma tych ludzi za nogi, nie pozwala im ciężko pracować, trzyma ich za rękawy, żeby czegoś nie zrobili sobie, żeby nie robili krzywdy również, tam mają oni wcześniej. Także to jest upadek cywilizacji, a niewątpliwy. Jakoś odcięliśmy z tego wszystkiego. Żeby już zakończyć dzisiejszy maraton, bo czas naszej audycji się zbliża do końca. Czy uważa pan, w świetle tego, co pan teraz powiedział, że jest szansa, żeby jakieś państwo w Europie wyszło w sposób pokojowy, rozwiązało sytuację finansową? Czy w ogóle na świecie jest takie państwo? Proszę pana, no przykład Grecji, czy Wielkiej Brytanii, czy kiedy pan David Cameron chciał zacząć spłacać na ten sposób, zmniejszać tempo zadłużania się, to już są miliony na ulicach, które my chcemy dalej się zadłużać, chcemy dalej żyć na koszty dzieci, wnuków i prawnuków, prawda? To są gubole, które nie myślą o przyszłości, chcą dzisiaj się bawić, prawda, chcą jeść, pić i ćpać i tak dalej. No i trzeba wziąć pod but, nie, że pokojowo. Trzeba zmobilizować wojsko, policję i wziąć to za pysk. Tak jak mówił Stefan Kisielewski, wziąć za pysk i prowadzić liberalizm, prawda? Wolność będzie oczywiście, natomiast to nie znaczy, że wolno większości się zadłużać na koszt mniejszości. Czy w ogóle wszystko jedno, czy tam mniejszość, czy większości, wszystko jedno. Prawda? Każdy niech żyje za własne pieniądze. Będzie wolność oczywiście, ale wolność życia za swoje pieniądze. A nie, że Kowalski z Wiśniewskim mają wolność, że mogą przegłosować, że ja mam dać im 100 złotych na dyskotekę. Nie? Nie, tak to nie będzie. I tym akcentem kończymy. Dziękuję państwu za dzisiejszy program. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Miłego dnia życzę. Do widzenia. I tak oto, proszę państwa, minęło 3 kwadranse z dużym hakiem, a jak duży hak to widzieliście sami. Czas na uruchomienie naszych telefonów do studia i ja tymczasem wracam do słynnej wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke w czasie debaty prezydenckiej na Uniwersytecie Warszawskim. Przypomnijmy sobie, jakiej Polski chce nowa prawica, normalna prawica. Prawica wszystkich Polaków.